nad południowo-wschodnią Azję przyszedł Thaj. Najpierw uderzył w Chiny, później uderzył w Wietnam. A teraz przyszedł nad Lao. W konsekwencji tego mamy od 48 godzin non-stop deszcz. Cała Dii z Lua Prabang, byłej stolicy Laosu, było nią do 1975 roku, więc jak się można domyślać, jako była stolica, jest to miasto dosyć duże, rozwinięte, no a przede wszystkim obecnie mocno turystyczne. Ze względu na to, że Lonely Planet postanowiło umieścić to miasto na liście 7 najlepszych miejsc do odwiedzenia w 2024 roku, ale to, że Lua Prabang będzie takim celem turystycznym 2024 roku, to było wiadomo już wcześniej, ze względu na to, że były różne takie przesłanki, że Lua Prabang już w 2023 roku chce podwyższyć ilość turystów w swoim mieście. No i obecnie mają dosyć duży wzrost turystyki. Ma być tutaj też utworzona strefa ekonomiczna, właśnie sprzyjająca rozwojowi turystyki i ekoturystyki. Ma to zachęcić zagranicznych inwestorów do inwestycji właśnie w tym rejonie. Miasto to zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 1995 roku za unikalne i niezwykle dobrze zachowane dziedzictwo architektoniczne, religijne i kulturowe. No i jest perełką Laosu, jeżeli chodzi o miejsca turystyczne. W związku z tym Laos postanowił rozpropagować Lua Prabang jako miejsce godne odwiedzenia w 2024 roku. No i planowali podwoić albo nawet potroić podwoić nawet ilość turystów przybywających do Lua Prabang. Leży pomiędzy dwoma rzekami. Jedną z nich jest Mekong, a drugą jest Nam Cam. Tu jest Nam Cam, a tam jest Mekong. Powiem wam, że minęło kilka minut naszego spaceru i weszliśmy do tej starej części miasta i naprawdę takie są tutaj budynki, pięknie zachowane. Co prawda, no większość z nich to są jakieś hotele albo restauracje. I wiadomo, że dbają o to, tak, bo to jest też dla turystów. Ale no i tak szapoba, że to się tak długo utrzymało w takim stanie, że to było cały czas restaurowane. Pięknie wygląda to miasto tutaj, to stare. Szczególnie tutaj nad rzeką Mekong. A Bartek ostatnio chyba przeżywa syndrom braku potomstwa, bo wszystkie kotki małe i wszystkie pieski małe, jakie widzi, to się biara i nagrywa. On nie wybrał. Mój. A z takich jeszcze ciekawostek, to jak Laos postanowił wypromować Lua Prabang. Akurat idziemy znowu na jakąś stypę. Może dostaniemy jakieś jedzonko. To w styczniu oczywiście podniósł ceny dla turystów, obcokrajowców. No i spotkało się to z dużą kontrowersją i z dużym oburzeniem, no ale już jest wrzesień, już się wszyscy przyzwyczaili, że od 9 miesięcy tutaj są dużo wyższe ceny dla obcokrajowców. Ze względu na to, że jest to mocno turystyczne miejsce, oni bardzo mocno żerują, powiedzmy, na tych turystach. Na przykład pan chciał nas podwieźć do miasta 3 km za 150 tysięcy kipów laotańskich. To jest zdecydowanie za dużo, więc chcemy zapłacić maksymalnie 70. Jak sobie podyskutują, to może dadzą znać, a jak jest, idzie bez pytań. Gdzie my za bilet i przejechanie 10 godzin z Ponsa Van do Lua Prabang zapłaciliśmy 250 tysięcy, więc jakby ta cena jest nie za to paliwo, ani nawet za jego pracę, bo jechaliśmy, nie wiem, może z 10 minut. My mówimy, że na pewno mu tyle nie damy, bo to jest jakaś abstrakcja dla nas. Ostatecznie zapłaciliśmy 70, panowie się zgodzili. Idziemy sobie ulicą i tu nagle jest taki wieszak z takim surowym mięsem i jest suszony. Ja nie wiem, czy to takie mięso suszone to później jest dobre. Myślisz, że jest 30 parę stopni. To się nie zginie? Muchy na to nie usiądą i nie złożą jaj? W ogóle jak powstało Lua Prabang, to istnieje kilka legend. Jedną z nich jest taka legenda, która opowiada o Buddzie, który postanowił sobie przycupnąć na brzegu Mekongu. Natchnął się, uśmiechnął i powiedział, że w tym miejscu powstanie kiedyś stolica państwa. Piękna, silna stolica. I tak oto powstało Lua Prabang. Tajfun do nas idzie. Tu już jest u bram. Trwa akcja, regeneracja cały czas naszych żołądków i po prostu idziemy do restauracyjki na pizzę. Ale ja już nie mogę się doczekać, bo to są kiszone owoce.
górki. Ale zajadam się cebulą, to znaczy, że jest mega dobra. Mamy normalnie cebuli w zajmie. Do tego czeka na nas czerwone i białe winko. I te wina też są ok. To znaczy czerwone jest ok, bo już sprawdzaliśmy, a nie wiemy jak tam białe. Co prawda białe nie będzie pasowało do tego, co zamówiliśmy. Właśnie sobie o tym pomyślałam. Zupełnie nie, dlatego ale chciałam spróbować białego. Znam ten zapach, smakuje trochę jak fresko. Dobre jest to wino, delikatne. Dobra. Ale jest to jednak drogi nasz posiłek. Bo uwierzcie, że w cenie tego posiłku, czyli pizzy i dwóch win, moglibyśmy mieć 4 obiady. Byliśmy tak głodni, że zapomnieliśmy nagrać jedzenie. Właśnie otrzymaliśmy informację o stanie powodziowym. Znajdujemy się w ogóle nad rzeką, którą w sumie widzieliśmy pierwszego dnia, jak zdążyliśmy nagrać tutaj stan rzeki. Teraz jest to rwący potok i jest bardzo wysoki poziom. No, tutaj jeszcze wczoraj był grunt normalnie, nie? No, wczoraj był grunt, a dwa dni temu to w ogóle było tutaj sucho. Normalnie można było zejść tam na dół, tam normalnie piasek było widać. Ja nie wiem, czy tam nie podmyło tych skarb, bo był tak usypany widać, ładnie, no właśnie, a teraz są ścięte. Że są jakby skarby. Przedłużamy pobyt w Lua Prabang, bo wyszło słońce po 7 dniach, nie no 6. Więc idziemy w końcu zwiedzać to miasto. Dzisiaj w planach jest góra, centrum miasta, w której widać całą panoramę. A to jest nasza pancia, nasza hostka. W ogóle mieliśmy dużo farta, bo w Lua Namha, to jest kawałek nad nami, zamknęli lotnisko i całe miasto jest zalane. U nas to miasto jest trochę na wzgórzu, więc rzeki nie powylewały i jest bezpiecznie, ale kawałek na północ była tragedia. A jak już wcześniej mówiliśmy wam, mieliśmy jechać do Wietnamu. W zasadzie nie planowaliśmy jeszcze przyjeżdżać do Laosu i to wyszło tak przez przypadek, bo Wietnam się spóźnił z wydaniem nam wizy. Właśnie mieliśmy robić pętlę Hajian, właśnie w tym momencie. O Jezus, ale jest wysoki poziom wody. Dzisiaj słyszeliśmy tylko, jak nasza hostka mówiła, że w nocy mega podróż poziom wody i ponoć zalało chyba jakiś most. Wszyscy oglądają, jak zalało chyba tą restaurację, co tutaj na dole była. O, nie ma nic. Tu były stoliki, parasole i takie altany do siedzenia. To dzisiaj z 2 metry przyszło tej wody albo więcej. To jestem ciekaw, jak wygląda na północy, bo to już wczoraj było, czy przedwczoraj, że tak mocno zalało. A my wchodzimy przed ciebie na wzgórze. Zapomnieliśmy, że na wzgórzu jest świątynia, więc sobie musimy się ubrać na długo. Przez ostatnie 4 dni tak naprawdę leżeliśmy w pokoju i czekaliśmy, aż minie deszcz, więc trochę nam się umysły wyłączyły. Hongsi to oznacza święte wzgórze, ale dlaczego jest święte, to nie doczytałam, nie ma takich informacji. W każdym razie są tutaj dwie świątynie, czyli coś, co Bartek uwielbia najbardziej. To my raczej tam idziemy dla widoczków i większość osób też chodzi tutaj dla widoczków. Wzgórze ma wysokość 100 metrów i mamy dwie drogi wejścia na wzgórze. Jedna od strony pałacu i jedna od strony rzeki. My wybraliśmy tą od strony rzeki i jest tutaj 355 schodów do pokonania na samą górę. Miało być dynamicznie, ale jestem trochę zasapana. Pomimo tego, że przez ostatnie 4 dni padało, to jest mega gorąco cały czas. Weźcie 30 tysięcy. No idziemy zobaczyć na sam szczyt, zobaczyć panoramę 360 stopni. Lua Prabang. To jest budda na każdy dzień tygodnia. Saturday jest kozacki. Saturday wiesz jak wchodzić. Ma impreza w bani, widać. Ma impreza. Ojej, zaczęła się. Uciekamy, idziemy do góry. Uciekamy szybko, bo idą wycieczki już. Nasze tempo zwiedzania nie pozwoliło nam ominąć chińskich wycieczek. Idziemy drugim zejściem, które jest bardziej klimatyczne. Wrażenie z samej góry są raczej pozytywne. Bardzo ładne widoki są. No pięknie tu jest. To jest, mi się wydaje, że najlepsze miejsce w ogóle w Lua Prabang. Świątynie jak świątynie. No tutaj nie ma też jakiejś szczególnej świątyni. W sensie ja nie słyszałam o takiej, żeby tutaj była jakaś taka wow, nie? Jak na przykład, nie wiem, biała świątynia w Chiang Rai albo niebieska świątynia w Chiang Rai, nie? No to są takie świątynie, które są niespotykane. Albo różowy meczet. Albo różowy meczet, nie? No to są takie rzeczy, wiecie, inne, unikatowe, dane tylko dla tego jednego miejsca. I w ten sposób zajmiemy się trochę ciekawszymi rzeczami. Zabraliśmy sobie rejs po Mekongu. Pierwotnie pan zawołał 400. Zastosowaliśmy klasyczny myk. Powiedzieliśmy, że po prostu tutaj mieszkamy i wiemy, że jego cena jest wysoka. No i pan zszedł do czystu. I wyobraźcie sobie, że jesteśmy tylko we dwóch, we dwoje. Na tej łodzi, a jednak im się opłaca, żeby za 300 płynąć. To jak bardzo musi im się opłacać, jak mają wycieczkę. A sama nazwa Mekong pochodzi od tajskiego i laotańskiego wyrażenia Mae Nam Kong,
czyli Matka Woda. No i generalnie Mekong jest kością niezgody, jeżeli chodzi o Azję, ponieważ buduje się na nich zapory. I najwięcej zapór mają zbudowane Chiny, żeby skumulować odpowiednią ilość wody, żeby ona wytworzyła potem energię, no to trzeba zatrzymać bieg tej wody, żeby potem otworzyć zapory, żeby to przepłynęło i wytworzyło energię. I na przykład Tajowie muszą sprawdzać pogodę, jaka będzie występować w Chinach, bo jeżeli będą silne opady, to Chiny otwierają zapory i wtedy regularnie zalewa nadbrzeże Tajlandii. Jeżeli nie ma pory deszczowej, no to zamykanie tych zapór oczywiście może, jak bardzo się dobrze domyślacie, może skutkować suszą. No i w większości skutkuje tą suszą i obniżeniem się poziomu rzeki, tym bardziej na przykład na delcie Mekongu w Wietnamie. No i teoretycznie Chiny są zobowiązane do tego, żeby przekazywać informacje, czy będą otwierać zapory, czy będą zamykać, a raczej są zobowiązane do tego, żeby konsultować z innymi państwami, czy mogą otworzyć, czy nie mogą. I muszą brać pod uwagę pogodę w innych państwach, jak Tajlandia, czy Wietnam, żeby właśnie... No, Laos w ogóle też jest dziwny w tym zakresie, bo Laos sam buduje zapory, przez co może zostać wykreślony z listy UNESCO. Znaczy nie Laos wykreślony z listy, tylko Luang Prabang może zostać wykreślony z listy UNESCO, a przynajmniej UNESCO dało takie ostrzeżenie, ponieważ 25 km stąd, dokładnie gdzie my się tutaj znajdujemy, to 25 km stąd, górę Mekongu, tajski inwestor buduje zaporę, buduje elektrownię wodną na Mekong. No i UNESCO wydało takie ostrzeżenie, że może to spowodować właśnie nieprawidłową regulację Mekongu, może to wtedy powodować właśnie albo suszę, albo regularne zalania. No i z tego tytułu może zostać Luang Prabang ściągnięte z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO. No Laos niby dementuje te plotki, bo niby to są plotki, ale UNESCO wydało oficjalny statement, że oczywiście będą cały czas wspierać, żeby utrzymać jakby to Luang Prabang, żeby tutaj wspierać ten region i turystykę w tym regionie. Niemniej jednak tajski inwestor nie odniósł się w żaden sposób do tego i nie zaprzestał budowy tej elektrowni, mimo że takie zalecenie padło ze strony UNESCO. Jakie są jeszcze takie konsekwencje i takie zastrzeżenia co do tej elektrowni wodnej, to takie, że jest to teren sejsmiczny. No i takich trzęsień ziemi tutaj było około 20 parę w tym roku. My nawet przyszliśmy jakieś trzęsienie ziemi, ale to było tak słabe, że nawet nie odczuliśmy tego. Ja tego nie zauważyłam, Bartek też tego nie zauważył, dopiero przeczytaliśmy na stronie, że było takie trzęsienie ziemi. Jaki jest największy problem, jeżeli chodzi o budowanie tam? Bo to, że pływa to na poziom rzek, no to w Chinach znajdują się źródła rzeki, które prowadzą aż przez 18 państw. I Chiny na potęgę budują zapory na tych rzekach pod płaszczykiem eliminowania spalin, a ostatecznie wykorzystuje to w sposób gospodarczo-polityczny. A trzęsień ziemi było w tym roku 26. Najgorsze miało 3,9, a ostatnie, które my było w trakcie naszego pobytu, miało 1,8. W ogóle nie było odczuwalne. W ogóle nie było odczuwalne. Gdybym nie weszła na tą stronę, to bym nie wiedziała, że w ogóle jakieś tutaj trzęsienia ziemi są. No i przy okazji czytania sobie o tych zaporach trafiliśmy na informację o zaporze trzech przełomów, która została zbudowana na Yangtze. Żeby ją wybudować, to musieli przesiedlić 1,5 miliona ludzi prawie. I sama budowa wpłynęła na nachylenie ziemi, bo biegun się przestawił o 2 cm, a doba wydłużyła się o 0,06 sekundy. Tak czy siak, no tak podało NASA, więc myślę, że możemy sobie wierzyć w takie informacje. Tajwan się zirytował na tak kolosalną budowę i powiedzieli, że mogą zniszczyć taką zaporę, a z kolei Chiny bardzo agresywnie odpowiedziały, że tej zapory nie da się zniszczyć, że ona jest na tyle potężna, że nawet przetrwałaby atak nuklearny. Chiny grają bezczelnie na rynku politycznym i gospodarczym, nie? Niby nic, takie przepłynięcie tym Mekongiem, ale to jest tak pięknie, jak się odsłonią te góry. Jeżeli będzie ładna pogoda, to jest naprawdę piękny rejs. To jest cudowny rejs. Jest tak piękna panorama na te góry, z tej rzeki, że no, w sumie to polecam. To fajne jest też, to fajne jest to przeżycie. Ten szczyt i ten przepłynięcie się Mekongiem są takie rzeczy, które fajne są. Widać, jaki jest poziom wody. Aż pod dach podeszło. No i już jesteśmy po. Nie przypuszczałem, że rejs po rzece tak zmienia perspektywę na miasto. Naprawdę warto. Jutro robimy dzień z życia Luang Prabang i wypożyczymy skuter i pojedziemy na waterfall i zobaczymy, co się w ogóle w mieście dzieje. I trochę opowiemy o mieście w sumie. I do zobaczenia w następnym odcinku. W jakim następnym odcinku?